program z dostępną audiodeskrypcją. Fundusze europejskie wspierają bezpieczny transport, turystykę i uzdrowiska, biznes i gospodarkę, nowoczesne pociągi, ochronę zdrowia, kulturę i zabytki, ochronę środowiska, ekoinwestycje. Fundusze europejskie są w Małopolsce. Reprezentanci firm przyjmują gratulacje na scenie Centrum Sztuki. W niedzielę 7 listopada w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie odbyła się gala Fundusze z Kulturą. Mówi Łukasz Smułka, wicemarszałek województwa małopolskiego. Dzisiejsza gala jest okazją do podsumowania, jak środki europejskie w perspektywie 2014-2020 zostały wydatkowane w subregionie tarnowskim. Ponad 2,5 miliarda złotych zainwestowanych właśnie w ten region. Bardzo istotne jest to, że projekty, które dzisiaj wybraliśmy, zostały wybrane tak naprawdę przez mieszkańców. Mieszkańcy w ramach głosowania wybierali te najlepsze z różnego obszaru, infrastruktury, opieki nad dziećmi, ale również w ramach rewitalizacji. Szpital w Tarnowie. Wśród wyróżnionych projektów znalazły się między innymi budowa Centrum Chorób Serca w Tarnowie. Mówi dyrektor szpitala specjalistycznego Marcin Kuta. Bardzo ważne jest to, że obiekt dobrze służy pacjentom, bardzo podniósł rangę, prestiż i po prostu pozwolił nam rozwinąć nowe metody leczenia, co jest niezwykle ważne dla osób chorych. Żłobek w Bogumiłowicach. Najwięcej głosów w plebiscycie otrzymał żłobek w Bogumiłowicach. Mówi wójt gminy Wierzchosławice Andrzej Brus. Dzięki funduszom europejskim w dwóch transzach udało się wyremontować obiekt, wyposażyć, wybudować plac zabaw, wyposażyć wózki, wyposażyć magiczny dywan. W tej chwili żłobek posiada możliwość przebywania 25 dzieciaków i o tym, jak bardzo potrzebna była ta inwestycja, świadczy ilość głosów, które ta inwestycja otrzymała. Liceum ogólnokształcące w Dąbrowie Tarnowskim. Kolejnym wyróżnionym projektem są zajęcia dodatkowe dla uczniów Liceum ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej. Mówi Michał Wolak, dyrektor liceum. Dzięki środkom europejskim uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych z przedmiotów, z których są najbardziej zainteresowani. Zajęcia te były prowadzone przez nauczycieli akademickich pod opieką naszych nauczycieli. Szkoła zawodowa w Brzesku. Również uczniowie z Brzeska mogą korzystać z projektu stworzenia wyjątkowych pracowni umożliwiających kształcenie zawodowe. Mówi starosta Brzeski Andrzej Potępa. Projekt Fachowcy w swojej branży pozwala setkom młodych ludzi kształcących się w naszych szkołach zawodowych uzyskać nowe kompetencje, kwalifikacje, przez co poprawiają oni swoją sytuację na rynku pracy. Wyposażenie sal szkolnych. Zabudowania i wnętrza firmy Regis. Doceniono też projekty badań i innowacji w przedsiębiorstwach. Mówi Joanna Rychlicka-Rybska z firmy Regis. Dzięki funduszom europejskim udało nam się zrealizować projekt innowacyjny, bezalergenowe analogi produktów mięsnych przeznaczone dla osób z dietą wegańską. Należy nadmienić, że jest to projekt badawczo-rozwojowy, w którym zostały zakupione nie tylko określona aparatura i urządzenia badawcze, ale także została zdobyta wiedza naukowa. Mówi wicemarszałek Łukasz Smułka. Oczywiście projektów jest dużo więcej, natomiast dzisiaj wyróżniliśmy tylko część z tych projektów. Mnogość projektów w naszym regionie tarnowskim, w całym województwie jest bardzo dużo, bo ponad 4000 umów podpisanych i to świadczy o ilości projektów, które będą zrealizowane do końca perspektywy finansowej, tak naprawdę do 2023 roku. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.